Witajcie, moi kochani, w najlepszym show na polskim YouTube oraz najlepszym kanale na polskim YouTube. Z tej strony wasz ulubiony prowadzący, Radek Brzuska. Cóż dzisiaj mamy na warsztacie? Wy wiecie już, ponieważ widzieliście tytuł i miniaturkę. Tak, moi drodzy, założyłem TikToka. Ja, najbardziej poważny i szacowny dżentelmen na tej półkuli ziemskiej, założyłem TikToka. Wiem, jak to może brzmieć i wiele osób mówiło mi: nie rób tego, stój. Ale jak oceniło szacowne grono, udało mi się stworzyć najlepszego TikToka na świecie. Ale tak naprawdę, zacznijmy od początku. Część z was zadaje sobie pewnie pytanie, co to właściwie jest TikTok i o co chodzi z tą aplikacją, gdzie ludzie, dorośli ludzie tańczą i robią z siebie artystów. To dziś nie wiem, ale zdecydowałem się, zaraz wam pokażę, jak wygląda mój profil. Mój profil wygląda w ten sposób. Reklamowałem go już na Instagramie, więc część z was pewnie widziała. Jest to profil, który ma obecnie 31 tysięcy fanów. I może nie jest to 100 tysięcy fanów, ale zdobyłem te 36 tysięcy fanów w dokładnie niecałe 3 dni, więc nie wymagało to za dużo pracy. Mój serdeczny przyjaciel, Dilerek, powiedział mi, że tutaj się bardzo łatwo zdobywa zasięgi. I prawda jest taka, że, uwaga, wam pokażę wam teraz moje zasięgi, ale trzymajcie się krzesła, bo może być nieźle. Myślę, że jak na 3 dni roboty około 700 tysięcy wyświetleń łącznie po zsumowaniu tego wszystkiego, to jest całkiem sporo. Zważając to, że jedyne czym to promowałem, to Instagram i YouTube. I prawdę mówiąc, no nie popisaliście się, bo z tego YouTube'a i Instagrama przyszło może z 2000 osób. Ale samo Musical.ly, mimo tego, że mój profil, który jest ewidentnie mega słabym żartem, że no zobaczcie to. Mój opis to: wariacik z krwi i kości, w życiu trzeba być sztosem. Oto moje pierwsze Musical.ly, uwaga! Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę, bo chcę nie myśleć o tym, już zmuknąć wszystkie wspomnienia, niczym zaległy klucz, tak już, tak już, po prostu nie pamiętać sytuacji. Tak, żyłem kiełbasę, po prostu... po prostu żyłem kiełbasę. I ta kiełbasa ma, uwaga, porażające 122 tysiące wyświetleń. I w tym momencie zapaliła mi się w głowie lampka. Jak idiotyczne gówno mogę zrobić, żeby siadło nam na TikToku? Dziękuję, nie musisz klaskać. Jezus, jakie to jest gówno, nie? Zrobiłem totalne krapy, dwa totalne krapy. Jeden jak jem kiełbasę, a drugi jak w depresji. Siedzę tutaj i krzyczę. O co chodzi? Łącznie na kiełbasie i na tym mam zawrotne ponad 400 tysięcy wyświetleń, więc dziękuję bardzo wszystkim, którzy obserwują mnie na TikToku. Niesamowity content. Co więcej, ten, prawda, oto sztuka sama w sobie została zrobiona do tak zwanych duetów. I pewnie już widzieliście, co to są duety, ale teraz przytoczę wam parę ultra cringe'owych przykładów. Tak, czyli jakby dogrywasz siebie do czyjegoś TikToka. I uwaga, w związku z moim tym mega gównianym TikTokiem powstało, uwaga, 1100 filmów, które robiły duet ze mną. Nice. Najlepsze jest to, że dużo z nich to są takie niskojakościowe krapy. No nie ukrywam, no trochę szajs, ale spokojnie, bez przejmowania się tym. Powstało też parę takich w miarę legitnych i co więcej, również one zyskały jakieś zawrotne zasięgi. Nie wiem, jak działa ten TikTok, ale naprawdę jest bardzo prosto zrobić te wyświetlenia. Nie było takich totalnie szlaufiarskich, bo liczyłem, że takie szony, takie typowe szlaufy też będą to robić, ale niestety nie udało się. Sukces był połowiczny, bo udało mi się zwerbować ludzi, jakichś takich młodszych, którzy by to robili, i takich gdzieś kilkunastoletnich, ale nie udało mi się zwerbować szonów. Szkoda, liczyłem na was, szony. Liczę na was dalej. Zapraszam, jeżeli oglądacie to. Po tym gównie, który zrobiłem, że niestety dwa dni przerwy i dodałem kolejne dwie rzeczy. Już nie będę wam za bardzo pokazywał, o co chodzi, możecie sobie wejść i zobaczyć. Ale zrobiłem dwa kolejne takie, jeden do duetów właśnie i drugi taki zwykły. I ten zwykły ma na razie 38k, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu i dobiję w końcu tych 70, może 100k. I jeden ma, uwaga, 414 tysięcy! I żeby wam uzmówić, co się tutaj wydarzyło, 4800 osób zrobiło ze mną duet! Po co robić YouTube? Ale jest jedna tajemnica, która stoi za całą tą moją niesamowitą twórczością na TikToku. Każdy z tych TikToków zajął mi 20 sekund, żeby to zrobić.
Ale spokojnie, jeżeli myślicie, że moje krapowate rzeczy są najgorsze, teraz wam pokażę prawdziwego TikToka. Przed wami tak zwany TikTok Cringe Compilation, znaczy ten się akurat nazywa TikTok Reached Peak Meme Evolution Once Again. To jest kompilacja duetów, które ostatnio powstają, bardzo dużo licznie, tak samo jak na moim profilu, tak samo na innych. I większość z nich to są ultra cringe, ale to nie chodzi o to, że cringe'ami są nawet same te duety, ale ci ludzie, którzy nagrywają te pierwotne filmy do duetów. Te takie, te TikToki z tymi takimi, jakimiś takimi jednopodobnymi ruchami, to jest też niezły cringe. To akurat nie było takie najgorsze, ale najlepsi są tacy chłopcy, wiecie, tacy chłopcy, nie? Chłopcy, kozak, chłopcy, którzy, wiecie, pokazują swoją klatę tam przed dupeczkami, wiesz, takie, robią takie winki, tam się przeczesują po włosach. Nie wiem, czy uda mi się w tej kompilacji znaleźć takiego, ale jeżeli tak, to będzie, to są takie cringe, że masakra. You sure you wanna do this, little girl? I mean, what if... To są właśnie ci. Dobre to jest to, że ci ludzie wykorzystują to, że ci tacy tak zwani fuckboys dają się tak zrobić, robią takie mega cringe'owe w ogóle filmiki. W ogóle widzicie to, co ten gość robił, nie? Co on, jak, w jaki sposób da się tak podnieść włosy? Jak się podnosi tak włosy? Czemu ja nie mogę tak podnieść włosów? Czemu? To też jest dobre. To też są dobre memy. To jest tym takim ciąganiem. To są takie trendy na TikToku, że złapie się taki jeden hashtag i ludzie wszyscy robią dokładnie to samo. To jest właśnie kreatywność TikToka. Na YouTubie wcale nie jest tak samo. Nie robi się tak. Zobaczcie jeszcze raz to, bo nie wiem, czy ogarnęliście. To był taki, że leciała se muzyczka, nie? I on będzie wsadził rękę i tą rękę widać i niby ciąga ją, nie? To jest taki tygodniowy. Ten gość oczywiście wykorzystał, że niby ją jeszcze tłucze, więc no, nie popierałem przemocy na tym kanale. Ale śmieszne. Girls go to college to get more knowledge. Boys go to o nie, duet w duecie. Co to jest? When it's dark, I'm trying to plug my charger in. Where is the outlet? Nie. Ej, to jest to, co dzisiaj robię. Dzisiaj robię taki TikTok, gdzie coś się dzieje z ekranem. To jest coś cudownego. Wiecie, że ja wtykam gdzieś coś, albo coś biorę skądś i ludzie mogą na drugim ekranie zrobić to, co ja robię. To są najlepsze rzeczy. Dobra, dosyć tego. Najgorszym, nie znaliśmy tutaj chyba czegoś takiego. Nie wiem, czy coś takiego tutaj w ogóle będzie. No tu mamy nowych tych, tu jest jakiś Murzyn, tu nowi fuckboye, jacyś tacy typowi. Kurczę, bo ja szukałem, o, to znowu wyciąganie z dupy. Bo ja szukałem, przyznam, takich ziomków też na TikToku, takich, co robią ten taki humor, czyli biorą skądś jakąś ścieżkę dźwiękową, gdzie ktoś coś mówi i ruszają do tego, o, wiem, Doknes tak robi. Ale dobra, wejdziemy na Doknesa, bo Doknes dokładnie coś takiego robił, że bierze się czyjąś ścieżkę dźwiękową i się robi do tego, jest Doknes. 181 tysięcy fanów. Nieźle. Guess what happened today? I don't want to guess. Come on, just guess what happened. No, just tell me. I said guess what happened! Najlepszy poziom, najlepszy typ komedii na TikToku. Branie czyichś ścieżek dźwiękowych i podkładanie i ruszanie do tego ustami. To jest zawsze tak śmieszne. Certyfikat śmieszności. Maciek. Certyfikuję. No jest ciężko ogólnie, jest ciężko, ale TikTok zmierza już w dobrą stronę, moi drodzy, ponieważ ja tam jestem, dajcie mi tydzień i będę najpopularniejszym TikTokerem w Polsce. Znaczy, może tak nie być, ale wierzę w to z moim serduszkiem. Udostępniajcie mojego TikToka. Wierzę, że make Maciek great again. Piszcie w komentarzach. To by było na tyle z tego odcinka naszej fantastycznej serii, w której... To nie jest seria w ogóle, ale naszego fantastycznego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że TikTok wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie. Woo! I zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.